Dzień dobry widzowie, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Pacecast, czyli podcaście o Formule 1 i nie tylko. Ja nazywam się Jan Strużecki, a ze mną jest Bartek Laszkiewicz. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu, w specjalnym odcinku naszego podcastu, bowiem dzisiaj poruszymy temat kierowców oraz ich kontraktów na najbliższe lata, sezony, kto wie, no bo wiemy jednak, że ten aktualny sezon się kończy w zasadzie bardzo ciekawy, bo większość kierowców nie ma podpisanych kontraktów na kolejne lata i dzisiaj postaramy się podyskutować właśnie na te tematy, co jest możliwe, gdzie kto może trafić i co by przyniosło na pewno dosyć niespodziewane też efekty. Ale zanim to mamy jeszcze krótkie dwa newsy. Jeden jest trochę łączony z tymi kontraktami, ale drugi jest trochę taki humorystyczny i na pewno orzeźwiający. Janku, co tam się podziało? To w takim razie zacznijmy od tego może właśnie humorystycznego, bo jak mówiłeś, drugi nam się wiąże z całością, więc go tak spróbujemy wbudować. Zaraz po naszym odcinku, ostatnim, piątym Pacecastu, taka informacja sympatyczna się pojawiła na Twitterze, gdzieś bardziej przecieki nieoficjalne, że Charles Leclerc wydał w końcu swoje lody, bo gdzieś tam już były takie przecieki z tym związane, że jakąś taką markę swoją próbuje Manakijczyk budować i faktycznie w supermarketach we Włoszech już kubełki, można tak powiedzieć, małe kubełki lodów się pojawiły. Są to podobno takie dość zrównoważone, jeśli chodzi o żywność, taka w miarę zdrowe te lody, na ile mogą być wyprodukowane. Przeróżne smaki, bardzo ciekawe, chyba póki co 5 z tego co kojarzę. Niestety są na razie tylko we Włoszech, no ale też nie ma takiego oficjalnego potwierdzenia o dystrybucji tych lodów, więc czekamy, kiedy one zawitają do Polski lub kiedy któryś z nas wyjedzie do Włoch, żeby spróbować. Może nas montażysta coś chyba takiego kojarzy, że Staszek nam się wybiera do Włoch, więc może on Wam zrobi oficjalne próbowanie lodów, szczególnie, że jest wielkim kibicem Charlesa Leclerca, więc tutaj myślę, że okazji takiej nie przegapi, ale w takim razie Bartku, jeśli pamiętasz te smaki, to którego najchętniej byś spróbował? Nie pamiętam totalnie smaku. Okej, to ja w takim razie powiem, że są waniliowe, słony karmel, pistacjowe, jakieś tam czekoladowe w tym stylu i jeszcze coś chyba orzechowo-karmelowe, chyba jeśli dobrze zapamiętałem. To chyba te orzechowo-karmelowe, bo ja tak mówię, słony karmel bo mi zawsze podpasowywał. Czekoladowe też na pewno nie, bo czekoladowe zawsze mogą być trochę za gorzkie, ale słony karmel albo też orzechowo-karmelowe mogą być naprawdę dobre. Ja już się nie mogę doczekać, aż trafią tutaj do Polski. No tylko na to czekamy. To ja tak tylko wtrącę. Ja jestem ogromnym fanem wszelkich lodów czekoladowych. Mimo że gorzkich bardzo nie lubię, to jakoś w lodach bardziej to trawię, więc czekoladowe bym chętnie spróbował. Pistację uwielbiam, ale nie w lodach, więc może ten słony karmel, bo również też mi pasował. Ale kończmy te humorystyczne akcenty i przejdźmy do rzeczy, które faktycznie mają wpływ na Formułę 1 i mają wpływ na nasz dzisiejszy odcinek, bo jedno miejsce nam się zajęło tak naprawdę, jedno miejsce dość decydujące, bo to w takiej topowej w tym momencie ekipie z tych top 5, czyli Fernando Alonso przedłuża jednak kontrakt z Astonem Martinem. Gdzieś na początku sezonu były takie pytania do Alonso, czy będzie przedłużał kontrakt, czy zmieni ekipę, bo jednak przypomnijmy, że przed sezonem Lewis Hamilton zmienił Mercedesa na Ferrari, więc tam również się zrobiło okienko możliwe dla Fernando Alonso, ale ostatecznie niezmęczony jest tym długim sezonem Fernando Alonso, pozostaje w Astonie Martinie i póki co szczegóły dokładnie nie są znane, ale jest to multi-year contract, czyli z tego co wynika, przynajmniej do 2026 roku, aż do 2026 roku przynajmniej zostaje z nami Hiszpan, więc bardzo długa kariera i jeszcze wiele sezonów przed nim. I no w takim razie, Bartku, czy się cieszy, że Fernando Alonso z nami zostaje i zostaje w ekipie Astona Martina? Tak, Aston Martin ma predyspozycję do walki o większe lokaty niż to, co się teraz dzieje na początku tego sezonu. Mi się wydaje, że może jeszcze wrócić do tej formy sprzed roku. Aston Martin, wschodząc do Formuły 1, czyli zajmując miejsce Force Indy i ten okres przejściowy Racing Point, od samego początku mierzył wysokie miejsca, niemalże kopiując samochód Mercedesa wcześniej, a później zatrudniając Sebastiana Vettela, czyli czterokrotnego mistrza świata, później zatrudnili Fernando Alonso, no po prostu kierowców najwyższej półki. Nie chcą nikogo szkolić i chcą, żeby ta jedna strona garażu dowoziła punkta, a druga strona garażu, żeby się bawiła za grube pieniądze ojca. Chciałem powiedzieć gorzej, ale sobie myślę, nie, no dobra, już bez przesady nie będziemy tak aż bardzo wulgarni. Więc ja się cieszę, Fernando na kolejne lata zostaje. Pamiętam, jak płakałem jak wół, jak Fernando kręcił bączki z Luisem i z Sebastianem w Abu Dhabi w 2018 roku. Powrócił po 2 latach, więc ta rozłąka za długo nie trwała. Mam nadzieję, że Sebastian Vettel też kiedyś powróci nam do stawki, ale po to jest ten dzisiejszy odcinek, abyśmy mogli sobie troszeczkę podyskutować. Janku, jak ty to widzisz, jak to robimy? Bo mamy też 3 ekipy na czele, które w zasadzie już są potwierdzone. Mowa oczywiście o Red Bullu, mowa oczywiście o Ferrari i mowa o McLarenie. Tam nic się nie zmieni na najbliższy sezon. Więc nie wiem, czy chcemy pokrótce coś powiedzieć. Znaczy nie, przepraszam, w Red Bullu coś się może zmienić. No tak. No. No nie wiem, czy chcemy coś pokrótce o tych zespołach powiedzieć. Mi się wydaje, że warto by było jednak kilka słów zamienić, no bo jednak sprawa między innymi też Lewisa Hamiltona bardzo, bardzo gorąca cały czas w zasadzie, mimo tego, że już parę miesięcy od tej decyzji. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja bym jednak poruszył na temat tego Red Bulla, bo on jednak dosyć burzliwy, ale mi się wydaje, że bardzo prosty, przynajmniej z mojej strony do zakończenia. Jedna strona Red Bulla to jest w ogóle pozamiatane, tam nic się nie zmienia. Jakiś czas temu, jak był wyciek tych brudów na Christiana Hornera, w ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo wszystko nagle ucichło, tak? Każdy wszystko zamiótł pod dywan. Kto by się spodziewał, że tak się podzieje w showbiznesie, jakim jest Formuła 1. Max Verstappen z kontraktem do 2028 roku, z wizją na kolejne 15 lat jeżdżenia w Red Bullu. No i drugi fotel jest wolny, no ale według mnie zajmie go Sergio Perez. Nie ma żadnych wątpliwości, nie ma żadnych... No, brakuje mi słowa. Nie ma żadnych predyspozycji, nie ma żadnych... przewidywań, o, tego słowa mi brakowało, żeby ten fotel mógł zająć ktokolwiek inny. Red Bull nie ma zbytnio teraz idealnego kandydata na miejsce Sergio Pereza, a Sergio Perez wydaje mi się, że jest dobrym kandydatem na miejsce obok Maxa Verstappena. Mimo tego, że czasami nie dowozi, mimo tego, że ma czasami gorsze momenty, no to ale nie oczekuje się od niego zbyt dużo, nie? Jakby dołączył tam Yuki Tsunoda, to Yuki chciałby wygrywać. To Yuki chciałby wygrywać. A Sergio sobie wie, że w sumie nie ma za dużo szans, więc według mnie Sergio Perez na 2025 rok. To ja w takim razie, żeby też było trochę inaczej, bo naprawdę ciężko mi było obstawić to miejsce, bo jednocześnie w ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, że Sergio jeszcze może wrócić do tej optymalnej formy, że jeszcze może zajmować drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, nie podskakiwać wyjątkowo wysoko do Maxa Verstappena, ale powalczyć o te najwyższe lokaty tuż za Maxem, więc tak jak mówię, spróbuję być trochę inaczej, ale jednak też powoli coraz bardziej się skłaniam ku wizji Meksykanina u boku Maxa Verstappena na sezon 2025, ale póki co wpisałem sobie jednak mimo wszystko, gdzieś tam mam to z tyłu głowy i chyba tutaj idę trochę bardziej za sercem niż rozumem, ale no tak musi czasami być. Wpisałem sobie Carlosa Sainza u boku Maxa Verstappena. I wiem, co teraz duża część z Was myśli. Wiem też, co poważni dziennikarze mówią, czyli że Carlos Sainz chciałby być numerem 1, przecież no to tak nie bardzo ma ambicji, odpowiada, no ale chciałem zauważyć, no to jak nie Red Bull, no to gdzie ma iść? Do Saubera? No to świetne odzorowanie ambicji. Co z tego, że może być gdzieś liderem zespołu, jak nawet punkty może być mu ciężko zgarniać, więc myślę, że są trochę ważniejsze rzeczy od bycia taką twarzą ekipy oraz wydaje mi się, że też takie mówienie, no bo Red Bull jest teraz mocny, ale to tak samo te same osoby często mówią, że jak w Formule 1 jest czasami tylko jedna szansa w całym życiu, w całej karierze jest tylko jedna szansa i trzeba ją brać, więc no póki jest Red Bull mocny, póki może być fotel wolny, no to powinno się w takim razie wziąć tą szansę i jeśli Sergio Perez zostałby zwolniony z Red Bull, ewentualnie kontrakt z nim nie został przedłużony, to myślę, że tutaj i dla Red Bulla byłby to idealny kandydat mimo wszystko, bo też już Carlos Sainz w tej rodzinie był oraz wydaje mi się, że to dla Carlosa właśnie taki ostatnia możliwość powalczenia od tyłu i nie wiem, czy słyszałem od twojej strony nie? Czy coś tak. Się... Nie, okej, dobra, tak, to słucham jeszcze odbicia. Formuła 1 jest tylko jedna szansa. Zdarza się, ale... że to jest. Okej, to ja odbiję piłeczkę. Nawet na podstawie Carlosa Sainza, ale jeszcze tak powiem, Fernando Alonso miał mnóstwo tych szans. Po części łączy się to z Carlosem Sainzem. Pamiętamy rok 2018, końcówka jego, kiedy Fernando właśnie opuszczał Formułę 1. McLaren był w rozsypce, McLaren nie był dobrym zespołem. McLaren zebrał tam chyba z 50 punktów. To były słabe wyniki jak na tamte lata. McLaren po blamarzu z Hondą zwrócił się z powrotem do Renault. Okazało się to też niewypałem. Renault też nie dowoziło zbytnio dobrych wyników. Carlos Sainz po fenomenalnym występie w 2017 roku w Renault, po dosyć słabym sezonie w 2018 roku w Renault, traci miejsce na rzecz Daniela Ricciardo. Carlos Sainz, który opuścił Toro Rosso, szukając jakiegoś wybicia się z rodziny Red Bulla, bo wiedział, że już za bardzo szans nie ma w rodzinie Red Bulla. Opuścił na rzecz Renault. W Renault też się nie spisał, bo przyszedł Daniel Ricciardo na jego miejsce. Cały czas był Carlos Sainz pamiętany. Trafił do McLarena, kiedy to miało być już tak naprawdę koniec jego kariery, bo McLaren miał się już całkowicie położyć, a się okazało, że podniósł McLarena na całkiem niezłe wyżyny i jeździli szybciej niż Renault. Jeździli szybciej niż Toro Rosso i Carlos Sainz po tym fenomenalnym występie dostał angaż w Ferrari. Ferrari znowu jest zastępowany przez Lewisa Hamiltona. No to ja się pytam, gdzie on będzie miał taką szansę? Według mnie nie dostanie angażu w Red Bullu. Według mnie Carlos Sainz to nie jest kandydat na to miejsce i nawet mi się wydaje, że on by nie chciał, bo tak jak mówisz, Carlos Sainz ma wizję jazdy z jedynką na nosie. Za dużo razy już był pomiatany, tak mi się też wydaje, żeby chciał teraz jeszcze dołączać do Red Bulla, gdzie wie tak naprawdę, że ten zespół jest skonstruowany w 100%, w 120% pod Maxa Verstappena. Jeszcze wrócę do tego tematu, gdzie widzę Carlosa Sainza, ale na pewno nie w Red Bullu. Dobrze, to w takim razie zamykamy temat Red Bulla. Tu się to gadaliśmy. Powiedzmy, mamy swoich kandydatów i myślę, że gdzieś wam na ekranach się to też pokazuje, bo jeszcze do końca dyskutujemy troszkę nad tym, jak powinno być to zobrazowane, żebyście nie musieli pamiętać, co my obstawiamy ewentualnie i żeby gdzieś to wam też się klarowało, jak ta stawka się układa, więc jestem ciekawy, jak wy to w tym momencie widzicie, jak my to rozegramy, przez to też może się o jeden dzień odcinek opóźnić, ale on jest specjalny i nie jest zobowiązujący, więc myślę, że tutaj z tym problemów nie będzie, więc skoro zaliczyliśmy Red Bulla, tak naprawdę wiemy o kolejnych trzech ekipach, czyli McLaren, Ferrari oraz Aston Martin, jakie składy będą, więc może w takim razie przejdźmy do najbardziej skomplikowanej ekipy Mercedesa, czy po prostu sobie przejdziemy na te stawki i może tam zaczniemy rozmowę. Ja bym poruszył Mercedesa jednak. Mercedesa. To będzie ciężka rozmowa. Taka, nie że między nami, tylko ogólnie do przewidzenia. I tutaj jestem, nie mogę się doczekać. Też. Nie mogę się doczekać, jak na początku przyszłego sezonu albo pod koniec tego wrócimy do tego filmu, bo zrobimy taki odcinek, że do tego wrócimy. Jestem ciekawy, jak bardzo będziemy się mylić, chyba że coś w ogóle trafimy całkowicie. No ale dobrze, bez zagadywania takiego zbędnego, słucham twojego obstawiania w Mercedesie. Jak podaje włoska prasa i Corriere dello Sport, Carlos Sainz w piątek miał już podpisać kontrakt z Mercedesem. Właśnie to jest wątek, który mówiłem, że Carlosa nie widzę w Red Bullu, bo widzę go gdzieś indziej. Tak, ja widzę Carlosa Sainza z celownikiem na piersi, na kombinezonie, z tą gwiazdą. Mi się wydaje, że to jest zespół dla niego, po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że Mercedes chce właśnie Carlosa. Taką zamiankę mogli zrobić między Mercedesem a Ferrari. Lewis idzie do Ferrari, a Carlos idzie do Mercedesa. Wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne. Carlos tego może chcieć, Mercedes tego może chcieć, tak jak już mówiłem, ale też z drugiej strony Mercedes nie ma za dużo wątków, za dużo kierowców. Zostaje Alex Albon, który może być rozpatrywany na tej płaszczyźnie. Alex Albon też może być rozpatrywany na płaszczyźnie Red Bulla. To jest to, że właśnie Red Bull się bije między Carlosem i między Alexem. Mam wrażenie, że cały czas jest ta walka. No bo nie bierzemy już pod uwagę żadnych juniorów, czy Tsunody w Red Bullu, czy Antonellego w Mercedesie. To jest według mnie spalone. No, Andrea Kimi Antonelli w tym momencie 17-latek, mi się wydaje, że nie ma szans dostania kierownicy Mercedesa po tym, jak George Russell spędził 4 chyba sezony w Williamsie, w taczce dosłownie, bo Toto Wolff mówił, że ten dzieciak musi się nauczyć jeździć i po takim czasie dopiero dostał angaż, po takim czasie cierpliwości angaż w w Mercedesie, więc nie wydaje mi się, aby debiutant został podpisany w Mercedesie. Carlos Sainz to jest kierowca, który według mnie ma najlepsze predyspozycje do zasięgnięcia za kierownicą Mercedesa. No i podało ją już to jakieś media, gdzieś to tam się przebija. Mi się wydaje, że to jest plotka. Oczywiście to jest plotka póki co, ale mi się wydaje, że ta plotka może mieć jakieś przesłanie prawdy, jakieś ziarenko prawdy, że właśnie Carlos może zająć miejsce Luisa. Ale na jak długo? Jeżeli podpiszę, to na jak długo? Nie wiem, ale ja tu widzę Hiszpana po prostu. No to słuchaj, teraz się uśmiejesz, ale no niestety tak mi zostały takie nazwiska, bo tak jak ty, ja się wzorowałem na tym, że no debiutanta chcieć nie będą oraz uważam, że w przypadku Mercedesa nowy kierowca podpisze kontrakt, znaczy będzie musiał się zgodzić na taki kontrakt, to będzie taki warunek Mercedesa, 1+1, czyli na ten sezon 2025 na trzymanie tego miejsca dla osoby, o której jeszcze później powiem i ewentualnego, gdyby ta osoba jeszcze nie była gotowa, ewentualny jeszcze 1 rok, szczególnie jeśli by się dobrze spisywała i zbyt wielu kierowców, którzy na tak niepewny kontrakt nie pójdą, chyba że ci, którzy no, są już pod takim kątem wylecenia z Formuły 1, ale jeszcze nie pokazują się z takiej złej strony, żeby właśnie nikt po nich nie chciał sięgnąć, szczególnie, że Mercedes obecnie nawet jest momentami wolniejszy od Astona Martina, więc jest to taka ekipa w tym momencie 5., 4. siłą najwyżej i no tutaj zbyt wielu kierowców się nie skusi, szczególnie na ten ryzykowny kontrakt, ale i muszę się przyznać, tutaj dwa typy, bo jeden jest strasznie głupi, ale po prostu tak jak mówię, nie mam innego nazwiska, a drugi jest jeszcze głupszy. Więc wyjątkowo tutaj zapisałem sobie dwa nazwiska obok George'a Russella w sezonie 2025. Zasądzie albo Sergio Perez, jeśli byłby wolny z Red Bulla, bo według mojego przewidywania byłby wolny, no nie mogę tutaj dać Carlosa Sainza w 2 miejscach, więc byłby to Sergio Perez, albo ewentualnie, no i tutaj będzie też od razu nieco zacznie się klarować inna ekipa, Pierre Gasly, czyli kierowca, który właśnie uważam, że nie będzie miał zbyt dużego wyboru niż sięganie po taką szansę. Nie słyszę śmiechu z drugiej strony, jestem ciekawy, czy jesteś załamany, czy o co chodzi. Byłby to Pierre Gasly. Jeśli chciałby się utrzymać w Formule 1, a wiemy, że jest to kierowca, który swego czasu cieszył się bardzo dobrą opinią. Obecnie w Alpine jest ciężko z tym, ale myślę, że nadal ma czym przekonać do siebie szefów ekipy, szczególnie jeśli to tutaj musi trochę iść na rękę właśnie takim kontraktem na 1, max 2 lata. Tak, czekam na odbicie piłeczki. Wiesz co, nawet ciężko mi to skomentować, o ile Sergio Perez jest prawdopodobny. Gdzieś tam ten procent szansy może być faktycznie. Tak. O ile Pierre Gasly, mówisz, że to może być jego jedyna opcja, żeby zostać w Formule 1. Zgadzam się, ale dlaczego Mercedes? Jakby Mercedes nie jest zespołem, który chce utrzymywać kierowców. Mercedes chce walczyć o mistrzostwa. Pierre Gasly nie zapewni im tego mistrzostwa. Pierre Gasly miał już... A może będą myśleć. Moment, Pierre Gasly miał już moment w szybszym samochodzie i tego nie wykorzystał. Radził sobie dobrze w Alfie Tauri, ale to nie jest kierowca aktualnie na miarę Mercedesa. Jeżeli tak idziemy, to równie dobrze można powiedzieć, że obok Russella może Ricciardo zasiąść. No, według mnie to jest absolutnie nierealny scenariusz, żeby Pierre Gasly zasiadł za Mercedesem, ale zgadzam się z tym, że Pierre Gasly nie zostanie w Alpine, bo to już powiedziałeś tutaj między słowami, wrzucając go do Mercedesa, więc zgadzam się, że nie zostanie w Alpine, ale do zespołu Alpine jeszcze przejdziemy, więc Mercedes w zasadzie chyba poruszony i już zakopany do końca. Tak. Ja mówię Sainz, ty mówisz... Mówię Sainz? Ty powiedziałeś Sainz, ja mówię tak. Gasly łamane na Perez. Tak, ty mówisz tak, ja mówię tak, więc zostaje to po prostu tak i faktycznie wrócimy w sezonie 2025 do tej rozmowy. McLaren jest już znany, Aston jest znany, ale może poruszymy dosłownie dwa toczące się zdania, tak jak toczący jest kontrakt Lance'a Strolla. Mi się wydaje, że tak jak na każdym podcaście to wspominam, że tutaj te dni już są policzone. Te dni są policzone według mnie. Lance Stroll sezon 2. Mi się wydaje, że więcej nie. Może 3, bo będzie chciał zobaczyć jak nowa generacja samochodów, ale to trochę dużo, nie. Wiesz, to już 3 sezony to trochę dużo. Czy ja wiem. A jeżeli chodzi o McLarena, no to tam obu panom się kończą kontrakty w 2026. To będzie też ciekawy moment w zasadzie. Nie. Do 6 jest podpisany Piastri, a Lando ma przynajmniej do 27. Okej, bo mamy... Bo tak, żeby ci wyjaśnić, żeby nie tak bredzerze miał, bo Lando miał do 25 do końca, a podpisał rozszerzenie o co najmniej kilka lat, bo też bez szczegółów, podobnie jak u tego u Alonso. I stąd wiadomo, że przynajmniej do 2027 jest Lando. Okej, to te dwa zespoły zostawiamy za sobą i przechodzimy do francuskiej strzały, którą już poruszyliśmy jakiś czas temu, w zasadzie przed paroma minutami, czyli według nas na pewno nie Pierre Gasly, ale według nas kto właśnie. To jest dosyć takie kluczowe. No bo zespół, który aktualnie jest w dołku, gigantycznym dołku, to nawet nie jest dół, to jest dziura, to jest wąwóz nawet i ciężko im będzie się wygrzebać z tego. Co prawda, no zobaczymy jak to będzie na nowych generacjach samochodów, ale na razie nie wróży im zbytnio dobrze. Więc tak, ja powiem krótko, prosto i na temat. O ile co do Gasly'ego to się zgadzamy, że Gasly nie będzie chciał zostać. Propozycję mi się wydaje, że dostanie, bo do Alpiny chyba nikt nie będzie. To na pewno. No właśnie, że o ile to nikt nie będzie chciał przyjść, ale no jeżeli Gasly z kolei nie będzie miał żadnego fotela, no to weźmie Alpinę, to wiadomo. Ale ja Gasly'ego widzę gdzieś indziej po prostu. Wracając, jeżeli chodzi o Alpinę, zostaje Ocon, według mnie, a drugiego fotela, no mur beton nie jestem w stanie przewidzieć i mur beton nie jestem w stanie obstawić przez nikogo. No mi się wydaje, że każdy kierowca, który dostanie fotel, dostanie kartkę na stół z kontraktem w Alpinie i każde inne miejsce będzie zajęte, to po prostu wejdzie w to, żeby jeździć w Formule 1, ale mi się wydaje, że to będzie ostatni zespół, w którymkolwiek chciałby kierowca jakikolwiek jeździć, więc dlatego ciężko mi jest to gigantycznie przewidzieć. Ja mówię Ocon, a drugie miejsce... No nie wiem, naprawdę. To zależy też w zasadzie od toczącego się sezonu aktualnego F1 i F2. Jak to może wyglądać, bo może Alpinka sobie wziąć jakiegoś juniora. Zobaczymy. Zapominasz o pewnym nazwisku, które już teraz się pokazuje, znaczy od 2 lat właściwie nam się przewija w padoku Formuły 1, bo jest to rezerwowy kierowca Alpin. Schumacher? Nie odzywa się. Jaki Schumacher? Idź mi z mikiem. To jest przeceniony kierowca strasznie. Jack Doohan. Mój drogi. Nie. Co nie? Rezerwowy kierowca. Jak mówisz, że nikt nie będzie tam chciał jeździć, to człowiek, który już skończył Formułę 2, nigdzie nie jeździ tak naprawdę. Trochę nie ma wyboru, jeśli dostanie możliwość jeżdżenia w Formule 1, nawet jeśli to będzie na tamten moment najgorszy bolid, to weźmie ten kontrakt, szczególnie, że jest z tym Alpin związany. Nick De Vries, czekaj, pomyślę. Nie, Nick De Vries jest już za stary, jest spalony w Formule 1, nigdzie już nie wejdzie. Formuła E to jest dla niego przeznaczenie. Ale nie jeździ w Formule chyba teraz. Teraz jeździ, wrócił do Formuły. Wrócił do Formuły? Nie podam ci z zespołu. Nie, to w Weku jeździ Schumacher. Nie, czy no Schumacher w Le Mans Series. Dobra, nieważne. Czekaj. Nieważne. Czekaj. Dobra, ty odbijasz moją pałeczkę jeszcze o Jacku Doohanie, bo widzę, że się sprzeciwiasz. Jestem ciekawy czemu, a ja ci sprawdzę, co z Nickiem De Vriesem. Oglądałem Grand Prix Meksyku. Też zacząłem w tym momencie sprawdzać, czy gdzieś w Formule E jest standings. O, sobie zobaczymy, czy tutaj jest Nick De Vries. Jest. Faktycznie, w Mahindrze jedzie. I tragicznie mu idzie, więc to ciekawe. Ale wiesz co, coś może w tym jest, w tym kolesiu, że wygrał w sumie tą Formułę E, wygrał Formułę 2, dostał się do F1 i tam mu poszło tragicznie. No ale no, faktycznie, masz rację, ten koleś według mnie też już jest spalony. Ale zobacz, Pascal Wehrlein sobie radzi fenomenalnie. W ogóle w tym momencie odpaliłem pierwszy raz chyba klasyfikację generalną Formuły E. Ja też to prowadzi Pascal Wehrlein, czyli kierowca, który spędził sezon chyba w 2017 roku w Sauberze, jeszcze tym niebieskim, przepięknym Sauberze. Wracając. Więc ty mówisz Jack Doohan i Esteban Ocon, tak? Bo drugiego fotela nie powiedziałeś. Masz rację, nie powiedziałem. Dla mnie też zostaje Esteban Ocon, który już jest z tym wcześniej Renault, teraz Alpine już tak związany. On sobie radzi nawet nieźle, w przeciwieństwie do póki co Pierre'a Gasly'ego. Tak, trochę to kontruje z moim wcześniejszym obstawieniem, ale nieważne. Myślę, że po prostu Esteban Ocon gdzieś tam jest związany z tą ekipą i no nie będą też brać dwóch świeżaków. Postarają się utrzymać Estebana Ocona, który innego wyboru nie będzie miał i po prostu podpisze przedłużenie umowy z Alpine, a do niego dołączy Jack Doohan. To są moje obstawienia dla niebiesko-różowo, a właściwie teraz czarnego zespołu francuskiej ekipy. Okej, okej. Akceptuję to. W sumie ja ma to jakieś poparcie. I tak sobie teraz pomyślałem o tym Schumacherze, że on też może być w sumie całkiem prawdopodobny. Bo Mercedes lubi tak wpychać sobie kierowców, żeby sobie pojeździli, tak jak Esteban Ocon. To nie był kierowca na miarę mistrzostwa, ale mimo to Mercedes forsował, żeby go gdzieś wrzucić. Ale no Schumacher też będzie naciskał o to, żeby jeździć. Schumacher też będzie się trochę liczył, bo ma jednak jakieś doświadczenie Formuły 1. Był tragiczny, co prawda, ale no ale wiadomo, to był Haas, który był tragiczny też w tamtych latach, więc może tutaj ktoś będzie chciał dać mu drugą szansę, w co w sumie wątpię, ale może ktoś się na to zdecyduje. To nie jest takie głupie, tylko nie czuję tutaj miejsca po prostu na niego w 2.25, szczególnie kiedy tak młodzi zaczynają bardzo mocno nacierać. Tak. Dobra, zamykamy francuską strzałę i idziemy do przepięknego Williamsa, który jest okupowany z jednej strony przez przesympatycznego Taja, łamany na Brytola, czyli Alex Albona, no a druga twarz należy do Logana Sargenta, który aktualnie... W tym sezonie, no, tak, oczywiście, bo żeby nikt nie pomyślał, nie no, absolutnie, Nicolas Latifi oczywiście wraca, no absolutnie Logan Sargent nie zostaje. Nicolas Latifi to był fenomenalny kierowca, myślę, że pobiłby jeszcze Alex Albona. Tak zupełnie szczerze, Andrea Kimi Antonelli. Nie widzę tutaj innego strzału. A teraz poproszę Werble, naszego montażysta, niech montuje tutaj Werble. Zgadzamy się, ludzie, słuchajcie, zgadzamy się w czymś. Też mam Alexa Albona i Kimiego Antonellego. Strzela mi tu butelka, bo sobie próbuję nalać picia z dwulitrowej butelki. Też mam Alex Albon, Kimi Antonelli. To jest właśnie to nazwisko, które uważam, że po prostu Mercedes wepcha do Formuły 1. No nie ma opcji, że go wsadzą od razu do swojego bolidu, bo tak jak wspominałeś, jednak jest to zespół, który tam powiedzmy mentalnie faktycznie chce walczyć o te najwyższe rzeczy i po prostu junior pierwszy raz wsiadający do bolidu nie do końca mi się nada, więc na rok powiedzmy do Williamsa, jeśli się spisze, to bierzemy go siup do Mercedesa właśnie zamiast Pereza, łamana na Gasly'ego, jak tutaj obstawiłem, jeśli by się zgodzili na ten kontrakt 1+1 ewentualnie, a jeśli Kimi potrzebowałby jeszcze jeden sezon takiego dostosowania się w bolidzie Williamsa, który też powiedzmy no póki co w tym sezonie jest słaby, ale gdzieś tam perspektywy naprawdę dla brytyjskiego zespołu są, więc powiedzmy, że to nie jest najgorszy zespół dla obsadzenia juniora w tym momencie, więc tam 1 lub 2 sezony Kimi Antonelli by przesiedział i później, jeśli by się spisywał, dołączyłby do Mercedesa i chyba masz takie same przemyślenia, zdaje mi się. Tak, tylko ja bym chciał jeszcze wrócić do wątku Alpiny, bo tak teraz sobie przypomniałem o jednym nazwisku, dosyć takim trochę znaczącym na rynku jednak tych kontraktów. Może się pojawić kolejny przesympatyczny Francuz na rejonie, czyli Théo Pourchaire, który może chcieć do Alpiny i Alpina może go chcieć. Tak też sobie pomyślałem, że może on tam trafić. Co nie jest wykluczone, bo też drugi fotel może na niego czekać, ale o tym drugim fotelu to porozmawiamy za chwilę. Zamykamy Williamsa, czyli Albon i Andrea Kimi Antonelli. Tutaj się zgadzamy też. Aż w sumie aż niewiarygodne. Nie sądziłem, no, że będziemy się z jakimś zgadzać. Uwaga! Minardi, aka Toro Rosso, aka Alfa Tauri, aka Vicarb, aka Racing Bulls, aka RB. Po prostu. Visa, Keszap. Chyba dla mnie to będzie Vicarb. Ja po prostu tak się przyzwyczaiłem, tak mówię głośno, więc dla mnie tak pozostanie. Więc chwilę I kto pozostanie? Dobra, bo tymi nazwami tak namieszałeś. No z bólem serca, ale no muszę to powiedzieć. Zostanie tam Yuki Tsunoda, no po prostu nie widzę tej możliwości, żeby Czemu się Japończyka. Bo go nie cenię, nie uważam, że to jest talent. Ale no jest za wolny na ten zespół? Czy na ten zespół? Nie wiem. Znaczy, bo właśnie, na razie w tym sezonie, póki ten samochód jest tuż za, znaczy dobra, może nie tuż, ale po prostu nie jest na tyle stawki w tym sezonie, a jest bliżej środka, te punkty Yuki zgarnia, no to ładnie nam się prezentuje no po prostu Yuki. Mimo że nie chcę tego mówić, to po prostu obiektywnie muszę powiedzieć, że się spisuje, nieźle jeździ, więc nic mu nie odejmując powinni przedłużyć z nim kontrakt, no bo do Red Bulla nie wyobrażam sobie, żeby go pakować. Sam pytanie, jak będzie nacierał na to, ale tutaj potencjał jest. Samochód też jest jakoś rozwijany, ekipa również jest jej twarzą, to warto pamiętać. A póki punktuje, to nie ma za dużo co do zarzucenia Yukiemu, chyba że znowu będzie próbował wjeżdżać w swoich partnerów zespołowych, ale to już są bardziej sprawy prywatne i raczej nie powtarzające się bardzo regularnie, jeśli chodzi o Yukiego Tsunodę. Ale zanim przejdę do drugiego fotela, to w takim razie chcę wiedzieć, czy ty też zostawiłeś Yukiego Tsunodę? Tak. Tak, ale czy ja mam szansę na odbicie piłeczki teraz? Nie, to jest podcast przecież. Dobrze, to ja bym chciał powiedzieć, bo ty mówiłeś, że Yuki Tsunoda, że nie pasuje ci do tego zespołu. Znaczy, nie chodzi mi, że nie pasuje mi do tego zespołu, tylko nie pasuje mi do Formuły 1. Inaczej, bo to nie chodzi o zespół, chodzi o Formułę 1. To dobra, okej. Okay. Nie pasuje ci do Formuły 1, tak. To... Dobra, to jak mi opiszesz Nicka De Vriesa, który już nie jeździ w sumie Formuły 1, Daniela Ricciardo i Liama Lawsona. Już. Których Yuki rozgrobił. Dobra. Wytłumacz mi to. To tak. Nie, muszę i tak klękać, bo się nie mieszczę w kadrze. Zacznijmy od... Kogo powiedziałeś pierwszego? Daniela Ricciardo? Nick De Vries. Ponieważ ten dobry debiut wtedy w tym Williamsie, nie będę stał, bo to jest bez sensu. Ten dobry debiut w Williamsie oraz naprawdę świetlana kariera w Formule E, gdzieś tam trochę też tego nie rozumiem, gdzieś tam podobno zresztą były konflikty wewnętrzne między Hornerem a Marko, żeby ściągać się młodego Hornera właśnie przez to, jak wygląda. Nie chcę, czas mi się myli, że on jest młody. Nie, on ma 28 lat chyba w tym momencie. Starszy od Maxa. Tak, on jest starszy od Maxa, to mnie rozwala. Z jakiegoś powodu go ściągnęli, uważali, że to jest naprawdę potencjał na kierowcę i ściągnęli go, ja tego nie rozumiałem i cieszyłem się tak szczerze, jak go wyrzucali, szczególnie patrząc, że liczyłem, że uśmiechnięty Australijczyk wróci do padoku i tak się stało. I teraz przechodzimy do uśmiechniętego Australijczyka, którego jeszcze prościutko wytłumaczę, dlaczego pojawił się w bolidzie Alfa Tauri w końcówce poprzedniego sezonu, oraz właściwie w połowie poprzedniego sezonu, oraz dlaczego jeździ na razie w tym sezonie w bolidzie Vicarb. Otóż dlatego, że jest to bardzo, bardzo medialna postać oraz kierowca, który niepodważalnie w swojej przeszłości, jakby tak wewnętrznie, ma bardzo duży potencjał, miał bardzo duży talent i zdawało się po różnych tam wewnętrznych testach Red Bulla, że może jeszcze da się obudzić tego Daniela Ricciardo z przyszłości oraz, tak jak mówię, medialnie jest bardzo marketingowy ten kierowca i można powiedzieć, że nadawał się tam jako rezerwowy, jako trzeci kierowca Red Bulla, ale kiedy nadarzyła się okazja, po prostu spróbujmy, wsadźmy go do tego jeszcze wtedy Alfa Tauri. Podpisano z nim kontrakt na ten sezon w Vicarb. Wiemy, jak te kontrakty w Red Bullu są zobowiązujące, nie do końca, więc w każdym momencie mogą go wyrzucić. No i trzymają po prostu tak medialnego kierowcę, próbują coś z niego wykrzesać, bo wiemy, jak Daniel Ricciardo jest nie tylko lubiany przez kibiców, ale też wewnętrznie po prostu w Formule 1 ma taką całkiem niezłą opinię też jako człowiek, więc to nie mam prostszego, można było krócej to wytłumaczyć, trochę się zawiksowałem, dlatego Daniel Ricciardo pojawił się w Formule 1 ponownie. I co chcesz od Liama Lawsona, żebym ci powiedział, dlaczego go nie ma, czy dlaczego był przez chwilę, bo nie do końca rozumiem, co chcesz się jego czepić. Chciałbym zapytać, czy Liam Lawson, czy w ogóle ta trójka kierowców według ciebie, wiesz, bardziej pasuje do zespołu do Formuły 1 niż Yuki Tsunoda? Znaczy tak, Ricciardo po przeszłości bardziej dla mnie pasował do Formuły 1, ale już nie. No, w tym sezonie mnie przekonano, sam się przekonałem, że po prostu Daniel Ricciardo już nie pasuje, a Yuki Tsunoda póki co dobrze wypełnia tę lukę, co nie oznacza, że nie byłoby lepszych nazwisk na to miejsce, ale póki co się spełnia. No i tak, skoro już się czepijesz tego Liama Lawsona, to ja też zdradzę, że go mam tutaj na liście, ponieważ wątpię, żeby od razu poszybował do Red Bulla, chociaż to też nie jest takie niemożliwe. Jeśli mówimy o miejscu za Sergio Pereza, tam też jest taka pewna luka ewentualna do wykorzystania, ale w tym sezonie myślę, że nawet jeszcze w tym może zastąpić Daniela Ricciardo, jeśli Australijczyk dalej tak będzie jeździć. to Liam Lawson zamelduje nam się u boku Yukiego Tsunoda, ale mówiłem o przyszłym sezonie. Uważam, że na jeden sezon w Alfa Tauri, że w Vicarbie Nowozelandczyk zostanie, młody Nowozelandczyk, budując swoją markę pod rozwinięcie kariery w Formule 1, którą i tak już wystarczająco długo opóźniamy, więc ja obstawiam Liama Lawsona na przyszły sezon i uważam, że w teorii jest dużo lepszym kierowcą niż Yuki Tsunoda, ale jak to będzie w praktyce, przekonamy się, jeśli Liam Lawson ponownie w bolidzie aktualnego Vicarba nam się zamelduje. Okej, czyli jeden fotel Liam, a drugi? No Yuki. Mówiłem właśnie, że Yuki zostaje, czyli bezpośrednia rywalizacja o pokazanie. Niemożliwe. Czemu niemożliwe? Bo się drugi raz zgadzamy. A widzisz, no. Znaczy, bo, tak, ale bo... to nie było trudne akurat, te fotele no, nie były jakieś trudne. W sumie to prawda. Yuki zostaje, bo Yuki nie ma nigdzie podejścia. To będzie coś w zasadzie Carlos Sainz w Alfie Tauri, to będzie coś na zasadzie Pierre Gasly w Alfie Tauri. No, Red Bull jest po prostu zapchany i tam nie ma dojścia, więc jeżeli ci panowie chcą się jakoś rozwijać, to muszą iść do innych zespołów i muszą traktować... Jak ten zespół? Toro Rosso, Alfa Tauri, no wiecie, to juniorskie muszą traktować trochę jako szkołę i tam się rozwijać i trafić do innych zespołów. I mi się wydaje, że Yuki to chce tak zrobić sobie i sobie się tam podszkolić i wyskoczyć z tego zespołu za niedługo już. Ale faktycznie ten nadchodzący sezon, czyli 25 według mnie Yuki i Liam, mi się wydaje, że Daniel mimo wszystko się nie odbuduje i to będzie jego definitywny stempel i koniec. Smutny koniec. Mimo to wydaje mi się, że zostanie postacią medialną i dołączy do Red Bulla jako maskotka. Tak mi się wydaje, to na pewno zostanie w tej rodzinie, tylko no po prostu zniszczył swoją absolutnie reputację jakimkolwiek talencie, który jeszcze próbowano bronić po tej wpadce w McLarenie. Teraz w tym sezonie 2024 go absolutnie niszczy i wiem, że przynajmniej jeden prawdziwy fan Daniela Ricciardo nas słucha. Przepraszamy, ale no taka jest niestety smutna aktualnie prawda Australijczyku. Więc zostawiamy za plecami ten smutny wątek Vicarba i przechodzimy do jakże ciekawego wątku. Dla mnie ciekawego, bo już nie mogę doczekać. Co ty mi tutaj powiesz? Bo tu jest bardzo duże pole do manewru. Mowa oczywiście o amerykańskim zespole z włoskimi korzeniami. Myślałem, że powiesz steak. A jednak tam też będzie ciekawe. Ale jednak mówimy tutaj o zespole Gina Haasa, aktualnie prowadzonego przez Ayao Komatsu. Czyli aktualnie Nico Hülkenberg i Kevin Magnussen. Pozwolę sobie ja tutaj wejść w słowo. Bardzo proszę, bo ty mówiłeś... ja też chętnie posłucham, więc... No właśnie, więc tak, według mnie no niestety Kevin straci to miejsce. Niestety, bardzo lubię ten duet. Nico Hülkenberg i Kevin Magnussen to jest bardzo doświadczony, to jest idealny duet. No po prostu panowie się tak uzupełniają. Przepięknie się to ogląda, jak oni razem ze sobą współpracują na torze. To jest zespół doświadczonych kierowców, to jest zespół starszych kierowców. Nie chcę mówić starych, no bo nie są starzy, tylko starszych po prostu tak. Życiowo doświadczonych. Wiedzą, co jest 5 w tych wyścigach. Nie jadą na pałę, że tak to powiem, jak niektórzy, tylko faktycznie kalkulują sobie wszystko i traktują to jako sport, a nie jako wybieg dla młodych szczurów. Niestety, mocne słowa, nie? Więc niestety dla mnie Kevin straci tą posadkę. On by chciał ją zostawić, ale no niestety mi się wydaje, że Haas będzie próbował w kogo innego. Dobra, więc tak, jeden fotel będzie dla Nico Hülkenberga. Nico tam zostanie, no bo Nico nie będzie miał podejścia gdzie indziej i w sumie Haas też go będzie chciał i Nico też będzie chciał, bo Nico lubi się ścigać i tyle, więc zostaje według mnie Nico Hülkenberg w Haasie. I uwaga, drugi fotel. Ale jak ja to kminiłem, to ja sobie myślę, to może siąść, nie? To może być petarda dla mnie. Nie wiem, jak bardzo prawdopodobne to może być, ale Pierre Gasly. Co? To czyli tutaj go wsadziłeś. Tak. Bo Pierre Gasly będzie szukał po prostu odskoczni z Alpiny i znajdzie Haasa, który jest powiedziałbym w tendencji zwyżkowej jednak, jakoby nie patrzeć. I Haas jest solidnym zespołem na dole stawki, ale jest solidnym zespołem i z wizjami na lekkie punkty, z wizjami na poprawki, bo Alpina to jest aktualnie szorowanie po asfalcie i nawet po żwirze. I z kolei z tą Alpiną to jest tak, że raz im wychodzi, raz im nie wychodzi. A Haas jest po prostu stabilnym zespołem, który aktualnie naprawdę jest dla mnie mega doświadczonym, mimo tego, że to jest najmłodszy zespół w stawce, mega doświadczonym, mega poukładanym zespołem i takim przyjaznym po prostu każdemu pracownikowi. O. Dziękuję. Dla mnie Pierre Gasly i Nico Hülkenberg. Mógłbym po prostu powiedzieć, jakie miejsca ja obstawiłem i pójść dalej, ale nie byłbym wtedy sobą, a chcę być tutaj sobą i muszę odbić piłeczkę. Zrób też takie dramatyczne wejście jak ja. Muszę odbić piłeczkę i powiem tak, od razu. Ja również bardzo lubiłem ten duet Nico Hülkenberg. Chciałem fajnie powiedzieć, odpowiednio po niemiecku, ale nie wyszło mi. Kevina Magnussena i Kevina Hülkenberga, powiem bardziej spolszczoną wersję. Fajnie się to oglądało, szczególnie, że dwóch tych kierowców cenię, ale też uważam, że Kevin Magnussen ostatecznie się z posadą kierowcy Formuły 1, kierowcy Haasa pożegna i to będzie zakończenie kariery, przynajmniej na jakiś czas, ale myślę, że już definitywnie dla Duńczyka, ale myślę, że to nie będzie taki smutny koniec, po prostu odejście, no niestety, tylko myślę, że to już jest, oj, coś mi przyszło na telefon, nie wyciszyłem, że to jest już taki zasłużony kierowca i też poczuje, że swoją misję jakąś w Formule 1 wykonał, pole position zdobył, więc też ma już co zapamiętać z tej kariery, tak faktycznie poza tym podium w Australii. Ja wiem, kogo ty wsadzisz. McLarena. Wiem, bo mówiłem o tym od początku sezonu praktycznie, kogo bym tam wsadził, ale tak, zostaje Nico Hülkenberg jako doświadczony jeszcze kierowca, żeby szkolić pewnego młodego kierowcę, którym jest to Oliver Bearman, czyli młody kierowca Ferrari, który genialnie nam się spisał w Arabii Saudyjskiej. No i właśnie, junior Ferrari, a wiemy jakie układy Ferrari ma z Haasem, przynajmniej miało jeszcze za czasów bardziej Guntera Steinera, tak, ale uważam, że to też nie jest takie całkowicie rozerwane, oraz to też nie uważam, bo ciężko tak szukać dokładnie nazwisk, szczególnie wsadzać odpowiednich i myślę, że to jest po prostu dobre dla obu stron, czyli Oliver Bearman rozwija swoją karierę, czyli trafia do Formuły 1, a Haas dostaje kierowcę młodego, który już się sprawdził. To nie jest tak, że biorą Nikitę Mazepina i Mika Schumachera i po prostu niech się bawią, zobaczmy co będzie z tymi młodziakami, tylko gdzieś już ten jeden wyścig przetestowany w Formule 2 gdzieś tam nawet dobrze nam się mimo wszystko spisuje, więc myślę, że to nie jest aż takie ryzykowne i po prostu uważam, że to jest dobry duet, czyli Nico Hülkenberg kończący powoli swoją karierę, bardzo doświadczony kierowca oraz po tym przejściu dojrzałości, można powiedzieć, w Formule 1, która się przechodzi trochę później niż normalnie, po prostu jest kierowcą, który faktycznie może pomóc Haasowi, ale może również pomóc młodemu kierowcy, którym jest Oliver Bearman. Czekam na odbicie piłeczki. Nie, no dobra. Trafione. Muszę się przyznać z tego miejsca bez bicia, że zapomniałem o Oliwierze w tym zestawieniu. Jak mogłeś? Fakt, jak mogłem, ale zapomniałem o nim i teraz tak sobie myślę, że wrzuciłbym go do Haasa, przepraszam, do Saubera, ale tak sobie myślę, nie, dla mnie tam też on nie ma miejsca. W aktualnym zestawieniu ciężko ale Pierre Gasly do Haasa, po co Komatsu Pierre Gasly? Przecież to w ogóle się nie łączy. A po co Oliver Bearman? No właśnie ci powiedziałem po co. No ale doskonale Komatsu sobie zdaje sprawę z tego, że Oli Bearman i tak będzie chciał emigrować do Ferrari. Nie, no mi się wydaje, że tam ta współpraca nie jest na tyle bliska, żeby Ferrari przepchnęło Oliego do juniora Haasa po prostu. Wydaje mi się, że jednak Ajao będzie chciał postawić na doświadczonego kierowcę. Sobie przypomniałem teraz. A przypadkiem Bearman nie jest w tym momencie juniorem Haasa, tak w ogóle? Sprawdźmy. Bo mi się wydaje, że jest. Tak, czekaj, właśnie tutaj próbuję poszukać. Jest juniorem Ferrari, przepraszam. Ale dam się poćwiartować, że widziałem go w kombinezonie Haasa przed sezonem. Widziałeś Leclerca. Nie, okej, dobra, bo to jest polska Wikipedia, ona mniej mi się podoba, zawsze wolę właśnie anglojęzyczną. Test drivers jest w tym momencie Pietro Fittipaldi oraz Oliver Bearman. W Hasie? Tak. Zresztą to nie jest nowość, że są kilku kierowców testowych, jak ma McLaren na przykład. Okej, no to jeżeli tak, ale dla mnie nie. Okej, więc... też zrozumiałe, ale... Więc nie, mi się wydaje, że po blamarzu przed kilkoma laty dla Haasa z tymi kierowcami, że będą chcieli jednak postawić na doświadczonych kierowców i wybiorą sobie Gasly'ego. Więc tyle. Mi się wydaje, że zamykamy ten wątek tych kierowców dla Haasa. No więc przejdźmy teraz do Saubera, który na rok 2025 to będzie ostatni rok Saubera przed przejściem Audi. No właśnie. I co tutaj się może podziać? Czy tutaj mogą być wieloletnie kontrakty? Według mnie nie. Według mnie tutaj będą tylko i wyłącznie 2 jedynki, czyli roczne, ewentualnie 1+1. No i właśnie, kto by chciał dołączyć na tak niepewny grunt? No bo nie ma potwierdzenia, że będzie się ścigał w Audi. Ja chcę, żebyś zaczął. Ja chcę, żebyś zaczął, bo po prostu chcę posłuchać tych bzdur, które teraz napisałeś. No, przepraszam, ale po prostu jestem pewien, że coś dziwnego napisałeś, jak dałeś Gasly'ego do Haasa. Nie ma potwierdzenia, że Audi będzie szybkie, więc nie wiadomo też, czy ktoś chce ryzykować łeb na szyję. Na przykład Carlos Sainz przejściem do Saubera, który zamienia się w Audi. Mi się wydaje, że powinniśmy ten zespół traktować po prostu jak każdy inny. To, że zmieni się jego nazwa, to, że zmieni się właściciel, to za dużo mi się wydaje nie zmieni. Tak jak to miało miejsce w przypadku Racing Point, Aston Martin, no wiadomo, dalej są w środku stawki. Więc uwaga. Jedno miejsce okupuje dalej dla mnie Valtteri Bottas, który już chce skończyć tą karierę od jakiegoś czasu, ale wydaje mi się, że jeszcze będzie chciał przekiblować te 2 lata do 2026 roku. Tym bardziej wydaje mi się, że ma dosyć ciepłą posadkę w Sauberze, przepraszam. Że ma dosyć ciepłą posadkę, nikt nie chce go wyrzucać, czasami coś dowozi, po prostu to jest solidny całkiem kierowca, więc wydaje mi się, że Finn tam zostanie. I uwaga, Werble, drugi fotel, uwaga. Nie wiem, czy na 26, ale na 25 raczej tak, dla mnie. I uwaga, drugi fotel. Nie, to najpierw ty przeczytaj swój ty pierwszy. No niestety, nie będę tutaj oryginalny, bo również postawiłem na Fina, który tak jak ty uważam, że ma po prostu ciepłą posadkę, jest kierowcą, który gdzieś na ich poziomie jest po prostu zadowalający. On się bawi już w tej Formule 1, nie musi walczyć o te mistrzostwa, nie musi ustępować Lewisowi Hamiltonowi na torze, tylko po prostu sobie tak bardziej jedzie co chce. Oczywiście tutaj bierzcie to trochę przez sitko, to co teraz mówiłem, bo to wiadomo, to nadal jest Formuła 1, to nadal jest bardzo ekstremalny sport, ale po prostu to już troszkę inaczej wygląda na tym etapie kariery Valtteriego Bottasa i po prostu... I oni za bardzo nie będą chcieli go jakoś wyrzucać, szczególnie to, bo właśnie doświadczony już jest kierowca, buduje też coś dla nich, tak jak mówiłeś, czasem coś nawet dowiezie, więc nie ma tutaj powodu, żeby go wyrzucać, na pewno jeszcze nie teraz, więc nie pozostanę oryginalny, no ale jestem bardzo ciekawy twojego drugiego fotela, jak z jednego nazwiska bardzo oczywistego się wystrzeliłeś, więc słucham. Ja się wystrzeliłem z jednego nazwiska? Wystrzeliłeś się z jednego nazwiska. Trochę ci się chyba coś tam pomyliło, ale zobaczymy. No może to dobrze argumentujesz. Jak jeszcze... Ale co mi się... Aha, powiedziałem, że Bearman nie da rady, że nie dołączy do Saubera? Nie. To powiedz o co chodzi, bo ja nie rozumiem. Ale wrócę do tego, powiem o swoim nazwisku, tylko słucham ciebie. Kogo dałeś? Okej, ja mam 2 nazwiska na to miejsce i dla mnie to jest... Uwaga. Théo Pourchaire. A, jednak. I Zane Maloney. O. Jeżeli ktoś nie wie, Théo Pourchaire to jest aktualny kierowca rezerwowy. Oczywiście w przyszłości jadący w Formule 2. Zane Maloney to jest aktualnie lider klasyfikacji generalnej F2, wicemistrz klasyfikacji F3 sezonu 22. W klasyfikacji F2 zajął 10. miejsce w sezonie 23. Aktualnie druzgocąco prowadzi stawkę w F2 i na początku tego roku, bodaj w lutym, dołączył do Akademii Saubera. Wydaje mi się, że przed końcem Saubera w Formule 1 będą chcieli wynagrodzić mu to jakie szybkie całkiem dołączenie do Akademii i całkiem go wydryblować do Formuły 1 za jego osiągnięcia, które ma dosyć wyśmienite ostatnio. Ha, dobra, bo trochę mnie wykiwałeś, ale okej, ja dałem... Poczekaj, nie, kogo myślałeś, że ja dam? Znaczy, właśnie byłem bardzo ciekawy, kogo ty dasz, bo wspomniałeś wcześniej już o Théo Pourchairze przy innej ekipie, nie wiem, czy przy Alpine, przypadkiem tego nie powiedziałeś? Tak, przy Alpine. No tak, właśnie, a Théo Pourchaire jest właśnie juniorem Alfa Tauri, Jezu, nie Alfa Tauri, tylko wcześniej Alfa Romeo, a teraz Stake F1 Team. Tak, i Saubera jest juniorem i dla mnie to jest po prostu oczywisty wybór, bo jest aktualnym z poprzedniego sezonu mistrzem Formuły 2 i nie wyobrażam sobie scenariusza, żeby brać kogoś innego z juniorskiego programu, tak wykiwując młodego Francuza, więc po prostu jeśli się pozbędą Chińczyka, a na moje powinni się go pozbyć, nie, no tak, to jest Théo Pourchaire dla mnie jest idealnym kandydatem, bo też to byłoby totalnie chamskie i też dziwne, bo Théo Pourchaire nie jest tak, że fartem zdobył to mistrzostwa, a teraz mamy Maloneya, który faktycznie jest talentem, tylko obaj są bardzo utalentowani i myślę, że Théo Pourchaire teraz skakuje na drugi fotel za Chińczyka, a Valtteri Bottas jedzie ten sezon 2, czy nawet ile tam dociągnie, a w tym czasie Maloney tam dokończy swój sezon w Formule 2. Nie wiadomo, wygra mistrzostwa, nie wygra mistrzostwa, ale powiedzmy, że dobrze mu się ten sezon potoczy, więc będzie rezerwowym kierowcą Alfy Romeo, no i poczeka na fotel po Valtterim Bottasie i będziemy mieli duet Maloney i Pourchaire, może wtedy już w Audi, ale to tak trochę odlatuje. Chodzi o 2025, to myślę, że Théo Pourchaire jednak zasługuje na to miejsce, jeszcze nie inny junior Saubera. Jaki? No Maloney, że jeszcze nie. Że jednak, okej, no okej. Mówisz, że Pourchaire, no wiesz co, jest to uzasadnione i faktycznie no, w fajnej koszulce teraz siedzę, jak sobie patrzę. A w jakiej siedzisz? W Alfie Romeo siedzę dzisiaj? Tak, w Alfie Romeo siedzę dzisiaj. Théo Pourchaire miał okazję się wykazać, jest mistrzem faktycznie, ale jak dosyć dobrze to portal Parc Fermé rozpisał, dokładnie Dawid Strelnicki, pozdrawiam ciebie Dawidzie, napisał w tytule swojego artykułu zdanie zakończone znakiem zapytania. Czy Théo Pourchaire to najsłabszy mistrz Formuły 2? Cały artykuł opiera się na tym, że od czasu 2017 roku, czyli powstania Formuły 2, no to powstania, no przeinaczenia z GP2 to jest najsłabszy wynik, czyli 203 punkty wystarczyły na zdobycie tytułu mistrzowskiego. Taki ciekawy dosyć artykuł, serdecznie zachęcam do przeczytania. Całkiem świeży, przed 4 miesiącami opublikowany, 5 nawet. Więc to nie jest zbytnio wychwalający artykuł dla Théo i to nie jest zbytnio wychwalający wynik dla Théo. Wydaje mi się, że faktycznie ma szansę na posadkę w Alfie Romeo, ale wydaje mi się właśnie, że, przepraszam, w Sauberze, ale wydaje mi się, że Sauber będzie chciał na ten koniec jakąś petardę walnąć, a może, kto wie, Théo Pourchaire i Zane Maloney, kto wie, bo faktycznie no, coś muszą zrobić na koniec. Valtteri Bottas może faktycznie teraz już sobie odpuści, powie, że dobra, dajmy czas młodym i może w końcu, może Sauber też będzie chciał już go kiknąć, bo mają dwóch dosyć dobrych kierowców. No, obaj są naprawdę w swoim topowym momencie, trzeba tak to nazwać, i są całkiem szybcy, więc to też trzeba wziąć na to poprawkę. Ja nie wiem, czy my właśnie nie przerobiliśmy wszystkich zespołów. Tak, przerobiliśmy wszystkie zespoły i się wyrobiliśmy na szczęście poniżej godzinki, także nie przebijmy tej godziny, mamy jeszcze ewentualnie parę minutek na jakieś dyskusje. Mamy nadzieję, że jakoś to gdzieś widzicie po której stronie ekranu, nie wiem, pod nami, nad nami, lewo, prawo. Gdzieś na pewno powinno wam się, mam nadzieję, że przez cały czas, a jak nie, to chociaż na koniec wam się powinno pokazać takie skumulowane. To jak wybraliśmy nasze zespoły, koniecznie dajcie nam znać, co uważacie, jak bardzo wystrzeleni w kosmos jesteśmy, a może się zgadzacie, no i koniecznie piszcie też swoje przewidywania, no a my mamy taki krótki dosłownie momencik na ewentualne dyskusje. Bartko, bo w takim razie przerobiliśmy wszystkie ekipy, no ale czy chcemy coś jeszcze o tym pogadać, póki mamy ten momencik? Czy Lando Norris zmieni zespół na przestrzeni kilku lat? Co to za temat jest? A, ty mnie ja mam pytanie, to jest pytanie. Ale, do ciebie. Ale co znaczy na przestrzeni lat, że nie dopełni kontraktu w McLarenie, czy tak, po prostu w trakcie kariery? Nie dopełni kontraktu. Albo myślisz, że McLaren będzie za słaby, czy... Myślę, że będzie chciał gdzieś indziej pójść. Po prostu. Do Mercedesa na przykład. Do Mercedesa... Myślisz, że Mercedes będzie dobry? Odbije się? Myślę, że tak. Ale ciekawe, że McLaren podpisał ten kontrakt dłuższy na silniki do 2030 roku, więc na nową specyfikację. Głównie o to chodziło. McLaren będzie miał silniki od Mercedesa. No ale właśnie, bo to też jest ciekawe, bo przedłużają ten kontrakt, ale w trakcie poprzedniego sezonu, kiedy już McLaren był lepszy ogólnie od Mercedesa osiągał w wielu wyścigach i w tym sezonie póki co również jest lepszy, tylko właśnie nie pamiętam jak to do końca wygląda, bo Mercedes ma swój fabryczny zespół, ale nie wiem czy oni, jak wygląda to zarządzanie silnikami, jeśli chodzi o przydział zespołom, czy nie mogą zmienić faworyta swojego, tak nie wiem, teraz trochę odlatuję, ale pamiętam, że były takie rozmowy na początku poprzedniego sezonu, kiedy to Aston Martin bardzo objeżdżał Mercedesa i wtedy gdzieś tak jakieś plotki słyszałem, ale to mogę teraz trochę odlatywać. I nie wiem, tak mi może trochę sprawić na ziemię, trochę wyjaśnić, no co ty uważasz, jak to z tymi silnikami może być i osiągami McLarena, a Mercedesa tak na szybko? Powiem szczerze, pierwszy raz słyszę o czymś takim, co mnie nie było głupie, ale jeżeli mamy zespół fabryczny w stawce, to nie widzę na razie sensu, logiki, pojęcia, jakoby Mercedes miał zmienić priorytet dla McLarena na koszt własnego zespołu. No nie, no jednak mi się wydaje, że to by zostało tak i nie byłoby tutaj żadnej mowy o czymkolwiek. Jak zacząłeś tak mówić, to aż mi się przypomniały lata McLarena Mercedesa i ten srebrny kolor, to były dopiero czasy świetności McLarena i Mercedesa. To co, za tydzień w takiej koszulce siedzisz? Nie, bo była niedawno, to już teraz wypada. Chyba kolejna będzie... A, nie powiem, ale ja wiem chyba. On ma za dużo tych koszulek, ja muszę się ubierać w to samo. Jeszcze mam nie, po prostu McLarena. Ja mam poukładane je wszystkie po kolei i one mi się nie powtarzają. Znaczy powtarzają się po jakimś czasie, ale wszystkie muszę po kolei mieć ubrane, więc ja wiem, co będzie na kolejny raz, ale to się dowiecie dopiero na kolejnym podcaście. Ciekawe, kto pierwszy złamie twój szyfr, po ilu odcinkach się dowiemy. A to jest całkiem prosty szyfr do złamania. Wracając, McLaren, Mercedes to były złote lata, ale nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało miejsce. Mi się wydaje, że Mercedes się odbije. Jeszcze co sądzę na temat tej współpracy, no jak najbardziej opłacana dla McLarena, bo wreszcie wreszcie trafili. Chcieli Hondę, która wracała do Formuły 1. Honda nie była wtedy jeszcze gotowa i była bardzo słaba. Potem wrócili jednak desperacko do Renault, bo wszyscy jeździli na Renault, a Renault okazało się wtedy jednak totalnym fiaskiem i wszyscy się wycofali z Renault. No i ostatecznie skończyli z tym Mercedesem i już chyba chcą z nim zostać na całkiem długo, według mnie trafnie. Jak to będzie wyglądało z tym Renault, jak to będzie wyglądało z Alpiną na przestrzeni kolejnych lat, na 2026. Może znowu to będzie złota era Renault tych silników i każdy pójdzie do Renault po silniki i będzie ich błagał, a Alpine wygra Mistrzostwo Świata i Esteban Ocon będzie mistrzem świata kierowców. Życzmy sobie tego wszystkiego. Dziękujemy bardzo serdecznie za obecność na dzisiejszym epizodzie. Zachęcamy oczywiście do zaglądnięcia na nasze media społecznościowe, Twittery, Instagramy, nasze prywatne, czy też pacecastowe. No i zachęcamy oczywiście do oglądania, śledzenia Grand Prix Chin. Pierwszy raz od 2019 roku Grand Prix Chin, na którym oczywiście przesympatyczny Chińczyk Guan Yu Zhou będzie miał okazję się pierwszy raz wykazać na tym obiekcie. Już nie mogę serdecznie doczekać tego fantastycznego toru pod Szanghajem. Janek mówi, że nie dojedzie. Ja mówię, że dojedzie, ale nie w punktach. Dobra, dziękujemy. Janek, przejmij pałeczkę. Dobrze, to klasycznie. Bardzo dziękujemy marce Endorfi za wspieranie techniczne naszego podcastu. Zawierę w nasz projekt, tak jak Bartek mówił, koniecznie media społecznościowe, odwiedzajcie tam newsiki, też nasze prywatne, jak Bartek mówił, więc żeby nie powtarzać, bo tutaj mój przesympatyczny przyjaciel oczywiście wszystko odhaczył, więc po prostu zapraszamy do oglądania właśnie Grand Prix Chin, ale również do wrócenia na kanał Ścigałki, żeby obejrzeć, lub na Spotify, jak słuchacie na Spotify'u, żeby obejrzeć, przesłuchać 6. odcinek naszego podcastu. Zobaczymy, tak, kiedy następny specjalny odcinek będzie, jak będzie taka okazja. No i my się naturalnie za parę miesięcy bardzo chętnie pośmiejemy z naszych przewidywań i słyszę, że coś chcesz mi przerwać, także tak, śmiało. Tak, ja przerwę właśnie, bo zachęcam oczywiście dla Spotifyowiczów, bo ja sam jestem Spotifyowiczem, jeżeli słucham podcasty, to słucham je na Spotify'u. Zachęcam do obejrzenia na YouTubie, bo naprawdę robimy śmieszne miny czasami i robimy śmieszne gestykulacje i ja na przykład zmieniam koszulki, znaczy to nie dziwne, że zmieniam koszulki, ale mam co chwilę inny merch, więc zachęcam serdecznie do obejrzenia Spotifyowiczów naszego podcastu na YouTubie, a i YouTubeowiczów zachęcam do przesłuchania tego na Spotify'u gdzieś w tle przy odkurzaniu, przy sprzątaniu, czy przy jeździe pociągiem, czy przy czytaniu książki, czy nauce. Zachęcam sobie do puszczenia sobie w tle właśnie niekoniecznie oglądania, po prostu zobaczcie sobie, która forma faktycznie wam lepiej odpowiada. My jesteśmy też takim fajnym tego przykładem, bo Janek wiem, że lubi to oglądać, a ja właśnie z kolei lubię to słuchać, więc taką miałem drobną dygresję. To już dziękujemy bardzo serdecznie, Janek, zakończ to po prostu. Wiesz, bo mamy bardzo ładną stronę techniczną. Jeśli faktycznie tylko słuchacie na Spotify'u, to Staszek robi genialną robotę zgodnie z naszym zamysłem pierwotnym. Znaczy właściwie te pierwotne to już dawno tak nie wygląda. Piękna prawa graficzna, bardzo dużo nad nią siedzimy. Dzięki temu też przez to te odcinki troszkę dłużej są produkowane, ale chcemy wam dowodzić najpiękniejszy audioprodukt, ale też wizualnie produkt. Więc dziękujemy naszemu montażyście, że się tak pięknie stara. Tak jak Bartek wspominał, słuchajcie na Spotify, ale też oglądacie na YouTube obie formy. Zachęcamy bardzo serdecznie. No i jeszcze raz dziękujemy za słuchanie nas dzisiaj, za oglądanie nas dzisiaj i koniecznie wpadajcie ponownie, bo naturalnie będziemy mieli dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, myślę, po Grand Prix Chin, szczególnie które, jak Bartek powiedział, wraca pierwszy raz po 2019 roku. Także bardzo dziękujemy, liczymy się, słyszymy. No i po prostu, ja nazywam się Jan Strużecki, a ze mną jest Bartek Laszkiewicz. Dziękujemy, dobranoc.